Hej, 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 z tej strony Kaspi, jak coś, jesteśmy z powrotem w Hoju Czwóreczce. Właśnie skończyłem Go West, tutaj, tą rzecz i zobaczymy. Tu Arms wypowiada... Nie, tu Arms, po prostu weźmy, zaatakujemy ich tu. I ja myślę, że weźmiemy sobie Political Stabilization. Bo ile... O, dobra, świetnie. Zaraz. Czy ja tutaj mogę coś wziąć? Mogę to wziąć. To weźmy sobie, kliknijmy raz. Że mi się uda tutaj. Poproszmy ciebie o wsparcie. Dwie dywizje kolejne. Ho, ho, ho. Dobra, poproszmy ciebie tutaj o to. To weźmy tutaj. Jednostki. Miejmy nadzieję, że... A, dobra, wiecie co? Weźmy, zapiszmy grę na chwileczkę. I wczytam, może po prostu mi będzie pokazywało wojny przeciwko Rosji, bo powiedzmy, żeby się przydało, żebym widział takie rzeczy. Mongolii nie chcę wzywać. To na pewno nie jest odpowiednia rzecz, żeby to robić, bo i tak wybiorę od nich dywizję. A tak to chociaż będę mieć pewność, że nie będą mogli mi tu nic zrobić. Tu atakujecie, dobra. Zwolnijcie ten tempo, dobrze, czyli tu, spoko, weźmy tu, albo nie, dobrze, to tam szedłeś sobie, to tam spoko. Wy sobie zaatakujcie tutaj, dobra. Dobra, lepsze karabiny, konsolidację władzy. To tam nie muszę nawet zbytnio brać. Dobra, jak wy tutaj wyglądacie? Macie milion strat, ale dobra. Wiecie co? Ja tak widzę, że muszę ustawić się tutaj jednak. Bo zaraz dostaniecie okrążenie, a jak ja dostanę okrążenie, to już nie wyrobię się wtedy z siłami żadnymi. Dobra, próbujcie mi jeszcze zdobyć tutaj na południu jakieś siły i prowincje. Tu mówię, to odsuniemy sobie i ja ustawię się jak już to w tym regionie, żeby mieć po prostu dodatkowe siły. Okej, czyli widzę, że wy tutaj ten... dobra, wiecie co? Spróbujcie zaatakować mi ten region i załatwimy ich. Bo mówię, tu będę chciał ustawić się w pozycji obronnej, a tam już... Okej, no dzięki.
Dobra, tutaj mówię, bym chciał jak najwięcej tych pozycji obronnych sobie ustawić się. Z prostego powodu, bo dzięki temu, nie, wiecie co, dołóżmy drugą armię. I on niech sobie tutaj leci i zobaczymy później, jak to będzie wyglądać. Dobra, kolejne siły, atakujcie ich. Dobrze, dziękuję bardzo. Wy tutaj się ustawicie i mam nadzieję, że trochę uratujemy im skórę, żeby Rosjanie nie mogli mnie atakować z tak dużą siłą. Aha, Dominium Indii kontra Komuna Bahreńska. Okej. What the hell is that? Co tu się dzieje w ogóle? Okej. Bo mówię, tutaj ja chcę utrzymać się na tej rzece. Nie wiem, jak ona tutaj się nazywa, ale będę chciał się utrzymać na niej. I głównie stamtąd wyprowadzać kolejne ataki. Wy tutaj tak w miarę, to tak średnio mnie to wygląda, ale no cóż. Nie, najpierw ja mówię, tutaj chciałbym zrobić kilka myków. Tu utrzymać się na tej granicy i próbować wtedy zrobić tu taką ładną granicę i później potem pójść w dalsze okrążenie tutaj piękne takie i zniszczyć im dużej ilości jednostek. Ale to takie mówię, to są trzy marzenia, nie wiem czy mi coś takiego wyjdzie. Polityczną stabilizację mamy, dobrze, tutaj integracji nie mogę zrobić, weźmy tutaj edukacji, reformę, zawsze to jest więcej tych, okej, dobra, weźmy gospodarkę wojenną, to jest według mnie chyba must have. Nie, dobra, ale po tym widzę, że będę musiał sobie ustawić na pewno tu. Nie, przestańcie mnie w tych miejscach się ogarniać. Jak teraz, to myślę, że sobie ustawmy jedną fabrykę cywilną jeszcze tutaj. Albo nie, nie fabrykę cywilną, tylko fabrykę wojskową. Albo nie, inaczej, ustawmy ich tu, w tym miejscu. Będę po prostu próbował im nimi osłaniać tą flankę sobie. No, zobaczymy, miejmy nadzieję. Inwestycja w edukację. Ojej, co tam się wydarzyło mi. Teraz tak, tutaj to mogę tu poogarniać, ale nie. Tutaj jak już to te rzeczy będę mógł spróbować zrobić. No, zobaczymy. I ty chłopie tutaj mnie atakuj. Kolejną jednostką, no. Dowódca piechoty, o, czas próby, to tam mniejsza, to niech sobie to będzie. Dobra, widzę, że wy tutaj... Aleksander Kupotew. Milion strat ludzkich. Oh my goodness. Poprośmy ciebie o kolejną dywizję.
Wiem, że to nie jest fajne, ale przyjmujmy od was wszystko, co można. Dobra, tutaj da się mnie tu. I mówię, jak zamkniemy im tutaj ładnie takie prowincje, to wtedy będę mógł sobie pozwolić na kolejne jakieś kombinacje. Dobra, weźcie mnie tu, a ja bym jeszcze przy okazji zaatakował ich stąd. Trzy strony atak to myślę, że powinien być wystarczający powód, żeby ich rozwalić. Tutaj nie widzę sensu, tu spoko. I mówię, tutaj to tak trochę mi to czasu zajmie, ale myślę, że tutaj główne zadanie Mongołów to będzie utrzymywanie flanki i później jeszcze utrzymywanie porządku, bo zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, przestańcie atakować, bo to nie było sensowne w ogóle. Dobra, widzę, że wy co tutaj... Aha, tutaj idziecie, dobra, okej. To mówię, spokojnie sobie tutaj widzę, że będzie można coś wymyśleć. Dobra, tutaj już nie mogę tak bardzo przesadzać z tym rzutowaniem tych armii, więc to tak średniawo, ale no dobra. Okej, okay, czy jeszcze to? O. I poproszę o kolejne wsparcia. I tu widzę, że z dwóch stron jak atakujemy, to AI ma, w sensie ich jednostki mają problemy. Dobrze, świetnie. Weźmy tu, rozwiniemy infrastrukturę. O, więcej tego. Dobra, to spoko. Tutaj najważniejsze, że w miarę się rozwija ta sytuacja z moimi tutaj tymi, ale mam 15 fabryk wojskowych kontra ich 15. Ło! Kurde, myślałem, że będzie lepiej. Dobra, widzę, że muszę tutaj dołączyć ich. O, Republika Francuska kontra Komuna. Tak średnio. Przynajmniej w teorii wy macie jeszcze szansę na przeżycie, więc tyle dobrego, że po prostu chociaż żyją jeszcze. Aha. Dobra, dobra. I tu załatwiliśmy ich. To od razu ja bym poprosił, żebyście zostali zniszczeni. No. No i tak będziemy tutaj kombinować. What the hell? Okej, dzięki za to, że mi daliście kolejnych tych uchodźców. Dobra, czyli co? To mógłbym... Czyta Wierchocka. No, się zastanawiam, czy tylko to mi się opłaca. Nie, weźmy, wy wiecie co? Rozwiniemy tutaj przemysł wojskowy.
zaatakujemy ich z trzech stron i tak mówię, sobie spróbujemy jakoś to załatwić. Kolejne takie miejscówki. Drugi Weltkrieg. Dobra, tu trzymajmy się tego planu i tyle. Tutaj będę chciał sobie chociaż trochę tutaj jednostek mongolskich, żeby one tutaj siedziały i tyle. Okej, dobra, kolejne dwie dywizje, dzięki. Ile ty w ogóle masz manpowera? What? Oh my godness, ile? Dobrze, czyli widzimy, że tutaj możemy się zainteresować tym. Dobra, 39. Artyleria, oczywiście. Robimy tą rzecz. O, dzięki. Nie, niepotrzebne mi to. Przestańcie atakować, dobra, bo nie widzę sensu na razie. I mówię, tu się zastanawiam, jakoś tak zrobić może. Wiecie co? Spróbujcie mi zrobić taki atak. I spróbujemy ich okrążyć stąd. Dobra, cztery dywizje. Później myślę, że zaczniemy jeszcze więcej tutaj jednostek przerzucać i tyle. Kolejnych Transamur ma. Teraz już jest Republika Dalekiego Wschodu. Okay. No, zaatakujmy ich tu, bo oni jeszcze się nie okopali w ogóle. I mówię, tutaj spróbujemy wykorzystać to i zniszczymy kolejnych dywizjonów tego pana. Ja pierdzielę, 50 dywizjonów, 50 fabryk mają, no. Konsolidacji władzy nie chcę, obrona, szybkość okopania się, atak, zużycie zaopatrzenia, obrona. Weźmy może ciebie, bo zaopatrzenie będzie na pewno dużym problemem dla mojej armii w tym regionie. Jeszcze weźmy jedno, ma jeszcze jeden raz tutaj się rozwiniemy i tyle. Pół armii tu, drugie pół armii tu. Albo nie, widzę, że tutaj nie ma sensu, to i weźcie tylko tutaj idźcie, no. Okej, dobra, jak tutaj wygląda sytuacja? Oni tutaj tracą. Dobra, wy tu jeszcze nic nie zrobiliście w tym związku, dobrze. Moskale jeszcze jakoś się trzymają.
koncentrację przemysłu. Dziękuję bardzo. Teraz bym poprosił jeszcze o artylerię przeciwlotniczą lepszą. Tutaj może bym też wziął coś, wykombinował. Dobra, nie, widzę, że to nie ma sensu. Weźcie mi, tylko zablokujcie ich tu, w tych dwóch miejscach. Co ja tutaj mogę zrobić? Nie, nie biorę takich rzeczy, nie ma to sensu nawet. Dobra, widzę, że to nie ma sensu. Dobra, zaatakujcie jeszcze raz. Zobaczmy, może to będzie miało sens. Nie ma to sensu. Dobra, to jak już to wolę w tym miejscu. Dobra. Rozszerzymy tutaj to. Special Forces nie chcę. Teraz myślą nad tym. O, dzięki za więcej tych ludzi. Dobra, tak. Poprosiłbym przy okazji, żebyście wy się nie ruszali, ale za to pomogli mi tutaj. Wy tutaj nie chodźcie w tym miejscu, jasne. Patrzmy, może coś tu wykombinujemy. Nie, nie widzę tutaj tego sensu ataku. No, mówię, tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Chyba, żebym jeszcze rozszerzył się tutaj na tą prowincję. O, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra. Tu Związek Norweski kapituluje, okej. Nieźle im idzie. Dziewiąty powiadacie. Ja mogę wziąć tą tak średniawo. Ale weźmy tą sobie rzecz. Może więcej ropy będę mieć, to zawsze jest dobry pomysł. Держать дистанцию!
lepszą artylerię, powiadacie. Mamy le... No, myślę, że spróbujmy leciutko chociaż się przesunąć tutaj. Nie, panie. Co ty tutaj kombinujesz? Ty też również powinieneś się zatrzymać i zastanowić, że nie powinieneś tak robić. Przecież ja chcę tylko ci zamknąć te okrążenie, no, bez przesady. Teraz weźcie mnie tutaj i myślę, że kolejny atak to tutaj będę chciał zrobić na tych czterech prowincjach i jakoś się usadowić w tym miejscu. No, myślę, że to jest chyba najlepszy motyw, jaki mogę zrobić na chwilę obecną. $40,000 kontra 180 tysięcy, okej. Ojej, trochę tego tutaj jest. Dobra, tak jak mówiłem, na razie będę chciał tutaj zrobić taki motyw. Tutaj też weźmy, wygładźmy leciutko tą linię frontu. Siedemdziesiąty trzeci. Nie. Przypomniała mi się jedna ważna rzecz. Tutaj to weźmy. No i mówię, tutaj raszujemy w tym kierunku. Jak załatwimy ich tutaj, to będzie świetnie. Okej, okay, dzięki za kolejną osobę. Dobra, myślę, że sobie możemy już na tym skończyć ten odcinek. Rozwiniemy sobie tutaj troszeczkę więcej tej infrastruktury, bo to jest główny problem tego całego tutaj miejsca. Nie ma w ogóle jakiejkolwiek infrastruktury w tym miejscu, więc... A, no cóż, tak to w miarę spoko. O, no i chociaż tyle dobrego, że ciągle mi przychodzą kolejni... kolejne po 3000 jednostek, bo tak to bym miał kiepską sytuację. Weźcie mnie tylko tak tutaj, tutaj i tutaj. O, coś takiego zróbcie. I no cóż, tak to powiedzmy, że jest w miarę spoko. I nie mogę narzekać na taką sytuację. No cóż, tylko tyle. O. Ło. O kurde, ci tutaj zjedli. Dobra, ale no cóż, tylko zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Co ja tu mogę wziąć przed... tym wszystkim mobilizację? Nie, weźmy to. Broni, wsparcie, piechoty i tyle. Dobra. No.
A tak to co? Rosjanie idą do przodu. Bardzo powoli, ale idą. Jak tutaj wygląda? Okej, intrygująco wygląda. Wręcz. Ojeny, wy naprawdę? Ojeny, no to powiem tak. Wy nie macie zbytnio szczęścia. Wy chociaż tutaj coś się dzieje wam? Zarząd jednostek specjalnych. Aha, bo tutaj nic nie mogą zrobić, tutaj też nic nie mogą zrobić, dopóki Sowieci istnieją, więc dobra. To tam nie jest tak źle. No, tutaj zamykamy to, zdobędziemy kilkadziesiąt jednostek przewagi znowuż i będę się tak kolibotać przez jakiś czas. No, miejmy nadzieję, że przynajmniej to wyjdzie tak, jak ja planuję. I tyle.